na ziemi, skrzypi wóz, wielki mróz na ziemi. No myślę, że dlatego, że po prostu podtrzymujemy tradycję. Przed świętami przygotowujemy się rekolekcjami adwentowymi. Święta Bożego Narodzenia pochodzimy, ponieważ jesteśmy chrześcijanami. Dla nas jako katolików jest to chyba jedno z najważniejszych świąt, które związane jest z istnieniem człowieka, który zadaje sobie takie pytanie, dlaczego jest na tym świecie, po co jest i jaki jest sens życia. Wydaje mi się, że święta z tamtego roku to był bardzo fajny czas. Spędziliśmy je z całą rodziną w gronie tej rodziny. No, to było bardzo ekscytujące. Przyjechał mój brat z Anglii. Oglądaliśmy wspólnie Kevina, nasz ulubiony film w rodzinie. No, po prostu szok. Moje dzieciństwo przypadło na lata 80. i choć trudno wam jest to uwierzyć, wówczas w sklepach spożywczych nie było wystarczającej ilości produktów i była tak zwana reglamentacja, to znaczy zakupy na kartkę. Dlatego rodzice starali się już miesiąc, dwa miesiące wcześniej nazbierać odpowiednią ilość produktów. W 1981 roku wprowadzono kartki na wyroby czekoladowe, a one, jak wiadomo, cieszyły się dość dużą popularnością w okresie Bożego Narodzenia. Najbardziej utkwiły mi w pamięci święta, kiedy byłam małą dziewczynką. Zawsze niecierpliwie wyczekiwałam na pierwszą gwiazdkę, żeby usiąść do nimi, a następnie czekać na Mikołaja. Najbardziej utkwiły mnie święta z 1981 roku, kiedy 13 grudnia ogłoszono w Polsce stan wojenny. Powstał chaos, niepewność. Wszyscy dopytywali się, co to będzie dalej. Rozmowy przy wigilijnym stole opierały się tylko i wyłącznie o tematykę związaną ze stanem wojennym, a więc te święta były jednocześnie są świętami wesołymi, ale były świętami smutnymi. Nie miały takiego charakteru, jak wszystkie pozostałe. Po śmierci mojego ojca, na 6 roku wstydu byłam, gdzie mój tata przed Bożym Narodzeniem umarł pół roku przed świętami i to były takie w zasadzie święta bardzo smutne, które tak naprawdę najsmutniejsze, ale one najbardziej mi utkwiły w pamięci. Święta Bożego Narodzenia kojarzą mi się z wolnym dniem od szkoły. Takim momentem podtrzymywania więzi rodzinnej, z odpoczynkiem na pewno. Kojarzy mi się z zapachem siana, świeżego, pieczonego makowca. Ten zapach maku roznosi się po całym domu. Zadaję sobie zawsze pytanie. Po co na tym świecie jestem? Jaki jest sens mojego życia? I co zrobić? Jak żyć? Jak funkcjonować? Żeby tego życia nie zmarnować i nie stracić. Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z dzieleniem się opłatkiem, składaniem sobie życzeń, z postępą, z pieczeniem pierniczków, także z pięknym historią na kolinku. Myślę, że jest to czas takiego spokoju, wyciszenia, więc też staramy się już w dniu Wigilii nie włączać telewizora, komputera. Jest to taki czas wyciszenia. Najważniejsze to, żebyśmy byli razem w tym okresie. To jest największy prezent. W pierwszym słowie chciałoby się powiedzieć, że porządki, uwielbiam sprzątać. Poprzez adwent 4-tygodniowy. Do świąt Bożego Narodzenia przygotowuję tak, że sprzątam swój własny samochód, jadę po swoją dziewczynę. Umieszczona na szczycie drzewka ma pomagać bliskim w powrocie do domu z dalekich stron. Bombki, będące zazwyczaj kulami, symbolizują niebo. Oświetlenie choinki oznacza Jezusa, który w Ewangelii został nazwany światłem. Czerwone ozdoby w kształcie serca przyciągają płomienną miłość. Jabłka zawieszone na gałązkach symbolizują biblijny owoc,
którym kuszeni byli Adam i Ewa, ale też mają zapewnić te jabłka zdrowie i urodę. Orzechy zawijane w sreberka mają nieść dobrobyt i siłę. Cukierki, pierniczki i czekoladowe figurki gwarantowały szczęście dla domu. Przed świętami ubieranie choinki, nastrój świąteczny, prezenty, Mikołaj, to są takie tradycje, które mocno zakorzeniły się w polskim obchodzeniu świąt Bożego Narodzenia. 12 potraw wigilijnych oczywiście, związane jest to z 12 apostołami, z którymi związany był Jezus Chrystus. Dzielenie się opłatkiem, pasterka, no i oczywiście śpiewanie kolęd. W swoim domu, czy też w moim domu rodzinnym razem z moimi braćmi, z moją mamą, to jest puste miejsce przy stole dla niespodziewanego gościa, czy też mamy na myśli tutaj osobę, bliską osobę zmarłą, którą na nią jakby czekamy. Kojarzą się poza reklamą Coca-Coli firmą Henderson dom, kojarzą się przede wszystkim z domem pełnym ludzi. Pełnym ludzi, których na co dzień nie ma, a w tego akurat w czasie tych świąt może mamy okazję z nimi przebywać. Parujące ciepłe ziemniaki ze śledzi. Pierogi. Ryba po grecku. Ryba szczepana. Moją ulubioną potrawą wigilijną jest barszcz z uszkami. Po prostu uwielbiam. Wracam z pasterki i normalnie znowu jem. Tylko dokładka i dokładka. Barszcz z uszkami. Pierogi i barszczyk. Święta Bożego Narodzenia są dla mnie idealnym momentem do spotkania się z rodziną. Wszyscy są wokoło uśmiechnięci. Czas takiego weryfikowania tego, jak ja jestem, jak postępuję i co warto zmienić. Ho, 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 ho. Nie mam takiego wymarzonego prezentu, ale cieszy mnie każdy prezent, który otrzymuję, niezależnie co otrzymuję. Wszystko mnie cieszy. Proszę o wielkiego białego misia. Bilet na wakacje. Rower górski ze wszystkimi środkami siebie. Moim wymarzonym prezentem jest wyjazd w góry, gdzie mógł pojeździć w końcu na sankach. Znaczy wszystko już mam, szczęście w rodzinie, tak? Ale w sumie taki jakiś samochód BMW 3 białe przydałoby mi się. Moim wymarzonym prezentem w Chęgę jest zdrowa rodzina. Ze święta byłaby obecność mojej rodziny z zagranicy, z którymi nie widziałam się kilka lat. Tęsknię za nimi bardzo i chciałabym, żeby byli ze mną w tym. Wszystkim obecnym życzę wesołych świąt, zdrowych, pogodnych, spędzenia ich w gronie rodzinnym, odpoczynku i wszystkiego co najlepsze. Jingle bell.